w życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest. Na gali w Wieliczce rozmawiamy z Krzysztofem Cieślakiem. No właśnie, Krzysiek, co u ciebie słychać, bo dawno ciebie nie było na ringu. Wiemy, że miałeś wypadek motocyklowy. Powiedz, co tam się dokładnie wydarzyło? No i na jakim etapie teraz jesteś? Teraz przechodzę rehabilitację, wprowadzam się w treningi, robię ogólnorozwojowe, siłowe treningi, odbudowuję te wszystkie swoje mięśnia, bo miałem połamany bark, dokładnie poszedł mi obojczyk i naderwane sięgna i w płacie czołowym pękła mi kość. A jak do tego doszło, to znaczy ten wypadek, co tam się dokładnie na drodze wydarzyło? No po prostu przy szybkiej prędkości nie wrobiłem się na łuku i wyrzuciło mnie i tyle. A rehabilitacja jak przebiega? Rehabilitacja naprawdę przebiega super. Właśnie dziękuję Carolina Medic Center, że Kubie Soniewskiemu, mojemu rehabilitantowi, że naprawdę starają się, pomagają mi, za to jestem wdzięczny. A w jakiej formie fizycznej jesteś? No bo boksersko pewnie nie możesz się na razie udzielać, ale może jakieś tam treningi takie, nie wiem, siłowe, fizyczne, coś takiego możesz w tej chwili robić? Tak, właśnie cały czas. Ja praktycznie po miesiącu już zacząłem coś robić. No nie usiadłem, nie płakałem nad sobą, że stałem, miałem wypadek. Po prostu już zacząłem się ruszać. No biegam, robię takie siłowe rzeczy na gumach, rozciągam się. No i trochę walki z cieniem też wprowadzam w to. A ta kontuzja nie będzie ci przeszkadzała w kontynuowaniu bokserskiej kariery? Czy to jest raczej sprawa, którą zaleczysz i będziesz mógł spokojnie wrócić na ring? No zobaczymy, przekonamy się, bo prawdopodobnie 25 listopada zawalczę u siebie w Wołominie. Wtedy zobaczymy, jak to wszystko będzie się sprawowało. Mam nadzieję, że dobrze, że będę mógł uprawiać dalej ten sport. A jakie są twoje zawodowe cele? No w tej chwili pewnie ciężko powiedzieć, no ale jak już myślisz o powrocie na ring, to już masz, nie wiem, jakąś konkretną walkę na oku, jakiś konkretny tytuł, czy po prostu na razie myślisz tylko o tym listopadzie i koniec, kropka? Na razie chcę się wprowadzić w ten boks, znów jakby zobaczyć, jak ja dalej funkcjonuję w tym sporcie, czy dalej będę mógł uprawiać ten sport. Zobaczymy właśnie po pierwszej walce. Z kolei już trochę odchodząc od tematu, zahaczę o inny temat. 10 listopada, Hamburg, Mariusz Wach kontra Władimir Kliczko. Pytamy różnych ludzi, bokserów, trenerów, więc pytam ciebie, jak ty widzisz ten pojedynek i czy widzisz szansę Mariusza na pokonanie Ukraińca, który no, jest kapitalny w ringu? No myślę, że Mariusz Wach ma dużo większe szanse niż Tomasz Adamek, bo jest wyższy od Władimira. No zobaczymy. Sercem jestem naprawdę za Mariuszem, ale jak mówię, bardzo będzie ciężka walka dla niego. No faworytem jest dla mnie Władimir. Zahaczyłeś o temat Tomasza Adamka, to z kolei zapytam o walkę Adamek od Daniel Solis. Co ty o tym myślisz? Za Danielem Solisem miałem nawet zaszczyt trenować. W jednym razem w jednej grupie byliśmy. Bardzo ciekawa walka by była. Bardzo chciałbym zobaczyć taką walkę. Myślę, że to mogłoby być walka bardzo wyrównana i nie wiem, który mógłby wygrać w tej walce. Wspomniałeś o tym, że trenowałeś z Odlanierem Solisem, a my wszyscy wiemy, że Solis jest podobno strasznym leniem, lubi sobie pobalować, lubi sobie zjeść, co widać po jego sylwetce. To faktycznie tak jest, że on na treningi to przychodzi, żeby odbębnić swoje, a potem iść w długą gdzieś na imprezę i bawić się do białego rana? No widziałem, że naprawdę chłopaki bardzo fajnie imprezują, bardzo bogato. Trenował ciężko, no lubi zjeść, jak widać. Ale jak wtedy ja przebywałem w grupie Arena Box Promotion, to trenował, naprawdę trenował ciężko. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich kibiców.